Siemano wszystkim, z tej strony Faral, witam w kolejnym odcinku z Żywych Trupów. Ostatnio skończyliśmy nasz odcinek na epizodzie pierwszym, ale czekajcie, graj. Epizod pierwszy, no tak, graj. Nie, epizod pierwszy, kontynuujemy epizod pierwszy. Tararira. Podoba mi się tam gierka, wam powiem. No właśnie. Sherry Cog Hardware. Właśnie w tym miejscu skończyliśmy. Dalej nie pojedziemy. Wystarczy. No i patrzymy. Co to będzie się działo. Dzisiaj za zadymka. Jest nas ile? 2, 4, 5 osób. Dwoje dzieciaków. Miałem z nimi nie jechać i co? Jednak pojechałem. Patrzcie. Hey there. You friendly? Truck's run out of gas. No, żeś przypadkiem nie dostał benzyny. Zombiaczki. I nagle się pojawiło tyle ich. Myślałem, że młodego już zje. Było blisko. No i gitara. Schowaliśmy się za kratami i gitarka. O, wczytywanie już? No dobra, czego ty się tak rzucasz, babo? Wyluzuj, paniusiu. Just people trying to avoid those things, just like you. Don't come in here and swear at me. I'll say whatever I want if you start threatening these people. You'll have to excuse her. The hell he or anyone will. This is about survival. Do you guys not see what's happening? Młoda się wystraszyła. I have to pee. Uuu, to teraz zabiłe. To idź. Then just go. They've got kids, Lily. To idź, co jej powiedział? Co za suka? Tam. Niech zapamięta sobie. Cholera. Nie ma kłamania, jest ugryziony i trzeba go normalnie za tego, za ryj, tam za kratę wywalić. No coś tam, gościu, ma rację, nie? Poniekąd. Albo on, albo Doug, przekonajmy go. Skopmy mu dupsko. Kick ass. Kick his ass. That's what I'm thinking. Everyone chill the fuck out. Nobody is doing anything. Mówię tego, wywalić temu skup dupę, o co chodzi? And none of this will fucking matter. But right now, we're about to be trapped in here with one of those things. What the hell are you talking about? He's bitten. That's how you turn. He's not bitten. Dobra, jest. Nie gadaj. I'm upsetting him. Siadaj, bo jak nie, nie. Dobra, z córką. Wow, ale on powiedział. Yeah? Probably. Hey, I'm not the bad guy here. I'm just looking out for my daughter. No, you're just the guy arguing for killing a kid. He's covered in muck. She'll find the bite. Watch. She won't. And if she does, the first thing he'll do is sink his teeth into his mom's face. Then, when she's dead,
Pogódź się z tym, gościu. But right now we're just freaking everybody out. Then get ready to deal with it because that boy is bitten. Yo. And we're tossing him out now. Nie, powstrzymaj go. Przywal mu Kenny. Z przyjemnością. Jaka zadyma. O, młoda coś tam. Po piętach obsikała się, czy co? Dobra, jest. Goni ją, Clementine. Ratuj ją, gościu. Gdzie ty, zombiak, jesteś? Ładuj go na dziurę. Dobra, ko. Ktoś mi pomógł. Ale zadyma. You okay? No. Just great, thanks. No. To Glenn, nie? Aha, ta strzeliła i teraz wszystkie słyszą. No nieźle narobiła rabanu teraz. Ktoś spanikuje pewnie. Gościu zawału dostał, nie mam pytań. I teraz on się zmieni, co mu dolega? Może jego coś ugryzło, każdą. Dwójka. Dobra, przepraszam, nie będę się wygłupiał już. Jakoś się nam uda? Thank you so much. Oh. We need nitroglycerin pills. Please get in there. I'll keep an eye on my dad. Everyone else should get comfy and look for anything useful. We could be in here a while. I'm starting to think this drugstore isn't a permanent solution. You're right. Yeah, right. Fort Knox. What do you suggest? We need as much gas as possible so we can all get out of downtown Macon. Fast. Agreed. And I'll head out and get gas. There's a motel not too far from here, out towards the end of Peachtree. I'll work my way towards it and then loop back, siphoning what I can. Jesteś szalony, byłoby super. Idź. Damn, that'd be great. Yo, idź, go. Well, it's gotta get done. Plus, I'm quick, and I know Macon. Local? Born and raised. If you're gonna do that, here's a walkie-talkie if you get in a tight walkie-talkie gift. Take your walkie-talkie. Cool. Clementine's got the other one. Check in with her and get back here as soon as you can. And you, what's your name? It's Lily. My dad's Larry. Mój kot się nazywa Lily. These boys will work on getting you your medicine. That's right. And you keep an eye on that front door. You're our lookout. It's Doug. You got it. And I'm Carly. Okay. No, ale wyskoczyła jak gumka z gaci za szafę. I'm Carly. Some rest. You're a good shot. And I'd like to keep it that way. You got it, boss. Now get him those pills. To idziemy szukać pigułków. Co masz w kapturze? No i dobra. Skłonności samobójczych. I agree. Idziemy na zewnątrz. No jest ich trochę. 2, 4, 6, 8, 10, 12. 13, no. A tego zajadają elegancko. Lama. So too. We better keep it down out here.
No i co tutaj się dzieje? Zapis mamy jakiś, coś będzie się działo, czyli... Jest cegła. Co nie sięgnie? Ściągaj tą cegłę. Kłódka. Hey man, what are you doing? We can't even think about going out there unless the keys are out there for sure. Spoko, Lamus, nie pękaj. Dawaj, otwieraj to. No wiem, wiem, już mówiłeś to, grubasie. Tam jesteś daleko. Jasne, bo zobaczył z takiej odległości. Może to pracownik apteki? Good pomysł. No i co? Look at the uniform though. He could have worked at the drugstore and died with keys in his pocket. Mógłby, ale nie musi. Take a lot of effort to make it safe enough to go out there and see if he has the keys. If we could somehow prove that he worked here, I think it'd be worth it. I'll see what I can find. Sklep z narzędziami. Did you guys try to get in there and get weapons? Wow. No dobra, dobra. Dobra, Lamusie, musimy wracać. Zobaczyliśmy, co się dzieje, rozejrzane jest. Trzeba teraz wziąć coś, żebyśmy tą cegłę chwycili, przyciągnęli grubemu w łeb dali Lamusowi i go za kraty niech zjedzą, a ja do apteki palę wroty, zawijam pigułki i jemy, nie? Tak będzie. Dobra, już wiem, o co chodzi. Chodź, 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 gościu. Tutaj co jest? Kartki z życzeniami. Nie, mnie nie interesują oczy. Mnie interesują tylko, gdzie jest steak. Gdzie jest steak? Gdzie jest steak? O, jest. Bierzemy coś. O to właśnie mi chodziło. Zawinął coś w kiermany, ale co to było? Tam są wyjście. Tam jest wyjście. Tam i to. It's not much, but here. You sure? Yeah. Yeah. Quite a bit of stress. Thanks. That's really. Przeczuwam, że będzie coś między nimi. O, dawaj, co tu jest? Baton. Ja wziąłem Jamesona batona. Młodej dam baton. Czekaj. Niech ma baton. Thank you. O, i se batonika zje. Jak ja zapakowałem się nią, jestem kozak, co? Trochę. Gazety, to nie trzeba czytać, to nie. Tu jest coś, take. Podniosłem? Cicho, co to? Kiermanę załadował. Może muszę patrzeć gdzieś... Kod jakiś znajdę do kutensi. O? Tutaj obczaj gościu, co się dzieje? No, faktycznie. Co ty tu masz, babo? To będzie tak się działa i się patrzała w te radio. Będę nastrajał. Mayday, mayday. Power. Otwórz radio. Paluszki. What now? You know that there are no batteries in that thing. Yeah, of course. Miałem baterie chyba nie w kiermanie. I can try to find some. These two. Thanks. I wouldn't even really know what to look for. Dobra, już wiemy, co mamy szukać. Baterie. Tu nie było baterii.
od Clementine z walkie-talkie wezmę. Dawaj baterię, młoda. Ha. Deal, baterię za baloton. Potrzebujesz czegoś? I'm okay. Maybe I'm a little hungry. No już jadłaś batona, no uspokój się, kobieto. Jakieś wieści od Glenna? Nothing. Is he okay? Yeah, I think so. You're doing a good job. Dawaj baterię. So, are you okay? What? Yeah, I'm fine. I just, I'm good. I'm good. That's good. Yeah, I think so. Being good is good, despite the circumstances. Ale gościu, kręcisz makaron na uszy. Okay. Ale nakręcił jej makaronu. Dobra, wypad zrobimy do innego pomieszczenia. Faktycznie, to są drzwi. Tu będą bakterie pewnie. Bakterie, coś mi tu od tej bluzy drapie. Nie wiem, albo kabelek, może mi gilgota. A Clementine co ona tu szuka, jak tu jest zadyma? No pokażcie już. Dobra. Clementine też jest. Zobacz, co się dzieje. Dobra, na tylną alejkę to można wejść. Tu będą baterie. Dawaj, apteczka. Nie, w apteczce raczej nie będzie baterii. Co ja gadam? Może temu pigułki jakieś znajdę. To po co żeś tam zaglądał, durniu ty? O? No może tak było, gościu. Dobra, tu mamy coś podnieść, czekaj. Jakie zdjęcie? No, podnieś to, stary. Co jest? I co tu mamy? Rodzina Adamsów. Czyli to ten gościu był z apteki. Po co to porwał? A ta skąd się tu pojawiła? Know who you are? You're a professor at Athens who killed a state senator who was sleeping with your wife. This is your parents' store. Folks around town know the owner's son got himself a life sentence, but I'm a reporter for WABE in Atlanta. I paid attention to that. Rozgryzła mnie w pół. You're a murderer, but I don't really care. Frankly, that's a skill that might come in handy. Did you tell anyone out there who you were, or that you were tied to this place? Mamy apokalipsę. No dokładnie. Who care who I am? Any reason to turn on you, especially when the shit hits the fan, you're insane. Whatever. And never. Or ever. The last thing we need is drama out there. You've got this little girl to take care of, and look, don't make me wrong on this. I don't plan to. Good, because if this lasts longer than a few days, and you're a detriment to the group, then we'd have a problem. I hear you. I'll just keep it to myself. No to zajebiście. Nie ufam ci. Lepiej spróbuj. No i dobra, better try. Try again later. Dobra, gościu. Nie świruj, tylko baterie. Dawaj, tu będą. Dawaj, tu będą baterie. Przesuń tą europaletę. Już wiemy, czym weźmiemy. Cegówkę przyciągniemy. Kijkiem. Chupago. What's that? Ciekawe, jak to nazwą. Laska mojego taty. Was he sick? Nah, he was okay. I actually saw him whoop shoplifters with it. Kane's protected this place better than any guard dog ever could. To niezły tatuś. Okładał z pałki gości. My dad gave it to me. See, dad's a smart like that. Już? Gadałeś? Dobra. Dalej coś weźmy z tego biurka.
Can I help? Sure. Nie, nie wolno dotykać stołu, nie wolno. Było strasznie. Yeah. It's not good. I don't know why everyone is crazy. Neither do I, Clementine. Nobody does, I don't think. I bet my dad does. Okay, here we go. Raz, dwa, trzy. Hop! Hop! No i gitara. Ale ma bicka, co? No. No. Po prostu to przesuńmy. Oh, okay. I'm sorry. Don't worry, baby. All right, a little further. Why don't you want to talk about your family? Do they like hate you? No. Ponieważ nie żyją. Because they're dead. Drugi raz przepraszasz, jeszcze raz i będzie z liścia. Zabiłem kogoś. O, to będzie, kurczę, intrygujące. Aha. So sad. So true. Let's move this thing. Nie wiem, jak można przesuwać tak długo. Are you okay? O, jeszcze palec połamała. Is it bleeding? A little. A little? I'll find you a bandage. No i dobra, idziemy po bandaż. W apteczce był. Gdzie ta apteczka była? Tutaj. Apteczkę otwieraj. Mamy apteczkę, bandaż, załadował w kiermanę, żeby przyjść do niej i dać, patrz na to, co się dzieje. Tara wyciągnie z kiermany, czy nie? Gdzie on ma? Uciąć. Lajsterka damy. Let's get this cut covered up. Yes, please. Yes, please. Zabandażuj mi palucha. No i see teraz. O, w tej szafce coś patrzyliśmy, czy nie? Calculator, nie, co to? Remote controller. Pilot, remote controller. Nie zna, nie wrócą. I've got my walkie-talkie in case they try that way. Stay close to me. Tak, tak, alright. No i co z tym pilotem, bierzesz go? No tak, no bierz go, czemu go nie wziąłeś prędzej, gościu? No a to otworzymy. Aha, a ciupaga? Bierzesz tą ciupaszkę, czy nie możesz jej wziąć, dobra? Patrz, u góry, jest. Włączymy telewizor. I co? Doesn't work? Jeszcze raz zajrzymy do tej. No to trudno, jak nie potrzebujesz. To nie, patrzymy na to. Tutaj w szafeczce co będzie? Nothing? O wiadro się przewrócił, gościu, zobacz. Moonwalkiem idę, czekaj. Idę moonwalkiem w twoją stronę, skarbie. Dobra. Clementine, wypad. No. Okay. Już? No, no, no. You're not bad, right? Yes. Why are you asking me that? That lady said you killed someone. Was that because he was one of the things trying to eat you? Eat you? Tak, tak właśnie było. Yeah, he was. And you had to protect yourself. No. That's right. Hey. Oh, okay. No, all right.
Dobra. Mamy teraz zrobione tak. Pilot, idziemy oddać tamtej bateryjkę. Bakteryjkę. Ej, no idź. Ej, damy bakteryjkę z pilota. Ej, gościu poszedł za szafki gdzieś tam daleko. Cyk. Ciągle szukasz baterii? Przecież miałeś pilot, gościu. O, ty świrujesz teraz. I co mam teraz zrobić? O, Glenn. This is Lee. So I'm down at that motor inn, and well, I'm stuck. Stuck. Yeah, stuck. I saw a chance to get some supplies. Suck. Stuck. Fuck. Jump on me. I'm waiting over here, but they won't leave. What's up? Glenn's trapped down at the motor inn. Hey, Glenn. We're gonna talk it over and send a group to come get you. All right? Awesome. I'll sit tight till then. Sounds good. I'm gonna hold on to this until we get Glenn back. Okay? I'll take good care of it. What do you think? I think Doug's not great around zombies. You got your family here. I'll take Carly and her dead eye down. Normalnie, lecimy po Glenna, będziemy wyjaśniać zombiaków na łeb. That's what you want to do. Somebody's got to. Yeah. Yeah. I'm in. Doesn't sound too bad there right now. Let me know as soon as you want to head out. I could use a jog. Coś mamy na ziemi, cicho. Co to jest? Clementine, nie. Tu do tych pójdę, oni coś tutaj będą. Ojciec ma zawał, to nie, to też nie. Kluczyki od Poloneza też nie. Jest, mam. Dam mu coś. Dobra, młody sobie zje, bo mu w brzuchu burczała, w słuchawkach słyszałem. Co to jest napisane? Dobra, tu się roztopiło. Tutaj co? Obczaj. Dobra, nie pamięta ich za dobrze. Tutaj. No, to tak spojrzał jak ja. Taką samą pewnie minę miałem, jak to patrzał na to. O! Idź w koło, teraz gościu. Dobra. Nie popisuj. Dopiero mogę dać jej baterię. Great, thanks. Jakoś bez tego. I'm still looking for batteries for that day. No jak kurde, szukasz thanks. Baterii. Appreciate it. Cały czas ta dziękuję, tylko dobra. I o co tu się rozchodzi? Dobra, idziemy znowu do grubego. Gruby, co tam widzisz? How we doing? Good. Wanna go have a look around outside? No rozejrzyjmy Let's się. Look around. Okay. Nie gadaj, że pilotem włączę na odległość. Nie uwierzę w to. MacGyver, nie. Sikam w majtki. W mojej musztardowej bluzie sikam w majtki. Zajebista robota. Prądu nie ma w całym mieście, a on włącza, nie? O, ten jaki język ma ładny. Dobra, akcja się rozkręca. Będziemy teraz ich wyjaśniać. Kopać na głowę. Dobra. Ja tam gadasz. Ja normalnie idę. Gdzie jest ta? Dalej cegłówki nie sięga. Włączył kurde telewizor, nie sięga cegłówki dalej. O co chodzi? Dobra, tam widzieliśmy oczko, widzieliśmy. Jest. That guy over there has the keys. How can you be sure? I found this in the office. That boy in the photo worked here. The
Aha, no, faktycznie. Few seconds mu zajmie. Ciekawy jestem. Połamiesz głowę gościu pewnie przy tym. No i dobra, jedziemy. Open sesame. That won't work. I was kidding. It's universal, but not that universal. Co chciał zrobić kotwa? Pilotem kłódkę otworzyć? Sezamie, odpuść się, powiedział, czy mi się wydawało. Dawaj, otwieraj. Otwieraj, bo cię połamie. No i co ja mam w końcu tutaj zrobić, ludzie, Boziu? Dobra, Duck jest lałą straszną. Idziemy po ciupaskę, nie wiem po co. Musimy jeszcze iść do starego dziada pewnie pogadać, bo ten co zawału dostał dopiero. Będę mógł tutaj wrócić, tak mi się wydaje. Dobra. Coś się już zapisało. W kartonie nic nie było, Clementine siedzi normalnie. Jak powinna siedzieć, tutaj co ojciec gada. Jak się czuje? Larry, Lily. Didn't have to call me a bitch in front of my people. I don't need that shit, all right? All right. Enough to be in charge of people's lives without some yes. cutting you down. Okay. And that violence before with my dad. Yo yo. That didn't help. Co mu dolega? Dobra, zapytamy się. He's got a heart condition. He takes nitroglycerin tablets pretty regularly. I've seen a few bad attacks that he couldn't get over and needed to go to the hospital. Yeah, that's not really an option right now. I'm just trying to keep him relaxed. Ma charakterek, co? He's got a temper. Ah, fuck you. Yeah, he doesn't mean it. To ładnie powiedział. Yeah. We've got kids here. Families. He and I are a family. I'm just saying some people can't handle a temper like that. No i gitara, jak się nie podoba, to wypadł z tego. Wywalam cię ze stada. Maniek, wywalam cię ze stada. Czy nie? Jak on miał ten z epoki lodowcowej. Czablozębny. Wywalam cię ze stada! No, I'm not her dad. I found in a house when getting out of Atlanta. She'd been surviving by herself. I think the girl's parents didn't make it. Oh. No. They were in Savannah. She was home with a sitter. It wasn't good. Well, ale gadkę mają. Skończ już biadoli. Dobra, wyjście. Wypad, wypad. Wypad robię od niej, nie? To jest za niemożliwa. Bo rozmawia z Carly. No to gdzie jest? To jest ona? Lily. Z matką, tak? Teraz. Try to get some rest, hon. How can I with those things out there? A stom od Czekaj, jest coś, bierzemy. W końcu coś się znalazło. Dawaj. Tutaj? Spójrz na to, gościu. Co tu jest? No dobra, jak brakuje kartek, to dupa. Naprawiłaś radio? Masz baterię. No i gitara w końcu, wiadomo o co chodzi. Dawaj, ja to odpalę szybko. Show me. No, show me this shit. I am good, kurde, ten repairment. Pokręćmy tym kołowrotkiem trochę. Power, tak. Mi się wydaje, czas AM na FM ustawić. Dobra, volume jest i teraz. Postukać trochę, tak z lewej, z prawej. I powinno pójść. No i co? Na odwrót bateria ośla łąka wsadziła. No. O. Dokładnie. I zamknij to. Obróć. Turn round and power. You
Tak, ja jestem elektromechanik z zawodu. The station is okay. Okej, okay, schodzimy z anteny. Over. Dobra. Nie słuchamy tych bredni już. Porozmawia z Doug. Aha, nie, nie. Jakąś wskazówkę jeszcze mam? Myślałem, że już coś powie. Dobra, zapisuje się gierka. Coś się dzieje. Otwórz biuro. Nie. O, znowu suba dostałem. Dzięki za suba. A z tymi zagadam, może coś będą ciekawego mieli do powiedzenia. Maybe punching him wasn't such a good idea. There were worse plans. Says the guy who didn't get punched in the mouth. Anyway, we, Kat and I, appreciate your support. Thank you, Lee. Don't worry, don't no problem. Wszystko w porządku? We're just fine, considering. A to git, a to spadam. We've all been through a lot. Dobra. Jaki mamy plan? O, może to zapytajmy się, jak on to widzi, ten gościu. Wąsa zapuścić każdy potrafi, ale jak z tego wyjdziesz, gościu? That's right. Odeszli. Srał. No, to ją zgasił. No i ją zgasił. Nie nasz biznes. No, wiedziałem, że muszę z Vonsem pogadać. Back on Herschel's farm. Yeah. I panicked, you know. I'm not proud of it. Zdarza się. I guess. But I can't. Zdarza się, stary. Widzę, że jesteś smutny, to powiedziałem ci, zdarza się. We could have saved him together. You didn't have a choice. You think you do when you look back on it. But in a moment, when things are really out of control. No tak. No tak. Podnieś na duchu. Oklepałem go po ramieniu. Don't worry, stary. Z Golwonsa. No dobra, pogadali z każdym. Teraz musimy zacząć aferkę jakąś kręcić. Dawajcie. Nie. Nawet tam nie idź. Niechcący na to kliknąłem. Dobra, radio już wiemy, o co chodzi. Z to może pogadamy coś. Well, you don't fuck with a reporter, especially one that's 3 days out from her last cup of coffee. Gotowa do wyjścia? You got it. You get it. Yeah. 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 Let's go. Let's go. W końcu wiedziałem, że trzeba wypad zrobić z Waro, bo to. No i wczytywanko i elegancko. Mamy 40 minut odcinka, po tej akcji będziemy kończyć. Wow, w końcu coś się zaczęło dziać. Ram pam 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 pam. Did you see that? Yes? Sure did. Ktoś tam jest. Be ready to shoot. Glenn w śmietniku siedział. Before any of these things notice us? Not yet. There's a survivor trapped up there. No way. We gotta go now. Listen, I was out here looking for gas, and then up there in the corner room, I heard crying coming from inside. Who is it? It's a girl. We talked, and she got frightened. I was trying to get in and help her, and she started yelling and saying I was bitten. I tried to convince her I wasn't, and that's when all these guys came out of the forest. A couple almost got me. Hiding in the ice machine. Lucky you. Now let's go. We can't just leave her. Damn right we can. Dobra, idziemy. Czemu nie mogłem podjąć decyzji teraz? Bym powiedział, fuck off, idziemy. Na chatę. Fine. Let's go save Glenn's dad. Someone distress. Fine. Alright. Mhm. Tak to wszystko wygląda.
in here. Quietly. Noise attracts these things. Now let's have a look around. No i dobra. There's a pillow over there. That's about as far as I got when it came to supply gathering. I might have an idea for it. On ma idea? Dobra, bierz poduszkę, gościu. Co? Zajrzyj za murka, wyjrzyj za murka, sorry. Mhm. To bym zauważony. Go, go, go. Idź tam, mordo. Zobacz do auta, co się dzieje. Yes, screwdriver. Poduszkę przyłóż i zbij. Ciekawe, czy mu wyjdzie to. Normalnie, ładuj z pięści. Normalnie, ładuj jeszcze raz. Nie chcesz wybijać? To ty jesteś... Lamus, a nie kozak. Dobra, pokaż, co tam się dzieje. Go uduszę. Strzeliła przez poduszkę po cichu, widziałeś to? Większej głupoty nie widziałem, dobra, spoko. Strzeliła przez poduszkę po cichu, otwieramy teraz drzwi do auta i patrzymy, co się dzieje. No, świeca. Świecą zbijamy szybę sobie po cichaczu. Uwa. Nie mam pytań, będę świecą wybijał szyby po cichu, a strzelał przez poduszkę, nie? Też po cichu. Co za różnica. I co, grubego przydusimy? Ale brzydki. Nie wierzę w to. W tym momencie w to nie wierzę, że będę świecą bił szybę po cichu, nie? No co, wait? No przecież, że tak. No ale... Dobra. Nie mam pytań po prostu. Troszeczkę usłyszały, ale niedużo. Bierz ten śrubokręt i idziemy tego, głowy obcinać śrubokrętem. No i co, idziemy stary, normalnie. Tam, tam, przechodzimy na drugą stronę, szybko, szybko. Pyk, pyk, pyk. Dobra. Tam idź, gościu. O, i Glenn też jest. Dobra, temu trzeba w łeb wbić śrubokręt. Aha, nie da się, dobra, to idziemy na tą stronę. I dawaj, wdzban go. O kurde, nie trafiłem w głowę. Dobra, teraz trafiłem. Aha, to jest po cichu. Masz w oko, szmaciuro. Zrogowa ciała, niedźwiedzico. Mhm. No i co? Ładnie dostał na łeb. Dawaj tą siekierę, strzeż teraz ze ściany. Ale sterował Glenn.
Ta nie poczuła, że jest rama trochę. Nie czuję klimatu, babka. No i dobra, jak ja tam wjeżdżam teraz po schodach, dawaj grubo, od razu łamanie czachy będzie. Rozpiekła, rozpętało piekło. No dawaj po schodach, gościu. Od razu ich na łeb walimy, nie? Szybciutko. Ładnie się skradam, ładnie. Teraz przez poręcze przeszedłem. No i pokazuj się gdzieś znaczek. Będziemy kopać ich. Dawaj na głowę. A tego po nogach będę bił. Po nogach. Ej, nie można po nogach? Twardo. Dokładnie, że twardo. No i co? There. We're here to help. Please just go away. Let's go, guys. In a minute. If you open up, we can take szybko z tego decyzję podjęła. Idziemy, chłopaki. She's in trouble. Miss, we're coming in. To łam te drzwi, gościu. You might want to break through that board first. To ładnie połamał drzwi. Buta wjechał, drzwi stanęły. Stop, just stop. I'm coming out. Dawaj, babo, wyłaź, bo nie ma czasu. Jak to heroinistka jakaś. I said stay away. We need to get you help. It's too late for that. Aha, ona jest sick. Chora jest. Dawaj, siekierą od razu w łeb, wal. Aha. No widzicie. You have a boyfriend? Glenn. I don't want that. It's not Christian. Glenn, co styrał? Miałeś chłopaka? To nieźle. Dobrze, pójdziemy sobie. Okay, we'll leave. Just try to take care of yourself for whatever time you have left. You have a gun. No. What do you mean borrow? Give it to me. I can just, you know, end this and then there's no problem. Whoa, whoa, whoa. Please. I don't want to be one of them. They're satanic. Daj pistolet. Give it to me. Daj. Can't be serious. Do it. Trudnego wyboru dokonałem. Do it. Do it. Fine. Fine. You're all fucking crazy. O, was pojebało. Dała jej. Thank you so much. No problem, no problem. Polecam się na przyszłość. We can't go yet. What? Why not? Because somebody needs to pick up the gun. Can't leave it. You two go on. Okay. Bye bye, Maszkaro. Ups. Trudno. Dobra, mordeczki, tym właśnie oto akcentem kończymy dzisiejszy odcinek. Mam nadzieję, że wam się podobało i widzimy się już w kolejnym odcinku z The Walking Dead. Pozdrawiam was, trzymajcie się, cześć!